Dzień dobry, to ja mówię. Wczoraj było o Chinach, dzisiaj będzie, proszę Państwa, o Polsce i o Polakach. Czyli o fenomenie niespotykanym w skali światowej. O zdolnościach Polaków do przetrwania, do czegoś, co się brzydko nazywa kombinowaniem, a ładnie się nazywa właśnie sposobem na przetrwanie, poszukiwaniem racjonalnych rozwiązań, alternatywnych rozwiązań dla tego, co nam szykują tutaj w różnych formach na przestrzeni wieków różne grupy sprawujące władzę. Proszę Państwa, jak się patrzy na to wszystko, o czym klepiemy non-stop, to nie będziemy jej dzisiaj się katować przy weekendzie, kiedy się zaczyna piątek i szaleństwo związane z odreagowaniem całego tygodnia. No to trzeba się kawałek cofnąć w naszą historię, w historię Polski i Polaków i wtedy i tam poszukiwać optymizmu. Proszę Państwa, myśmy potrafili przetrwać praktycznie w każdych warunkach, i w zaborach, i w komunizmie, i w okresie wojennym. To damy sobie radę i w czasach postępu, proszę Państwa, ekologii i Unii Europejskiej. Damy sobie radę, dlatego że my mamy to zapisane w kodzie genetycznym. My mamy to przekazane przez naszych pradziadów i to się w końcu w Polakach, znaczy w końcu, to się cały czas odzywa. Cały czas w nas istnieje. Jedni potrafią to wyzwolić, inni nie, ale w większości przypadków, zwłaszcza jak bida przyciśnie, to geny natychmiast się odzywają. Proszę Państwa, mój przyjaciel Jerzy, który sam siebie określa mianem większego oszołoma niż ja, gromadzi zapasy. Gromadzi zapasy takie apokaliptyczne, czyli różne suche prowianty. Zamontował sobie jakiś tam prąd domowej roboty, oczywiście na tych wszystkich wynalazkach, przetwornikach i tak dalej. Ja się w to na razie nie pakuję, bo to i tak jest wszystko powiązane z energetyką, czyli z głównym dostawcą. No w każdym razie on sobie buduje w takim po niemieckim domu bunkier apokaliptyczny, który pozwoli mu przetrwać na wypadek jakiegoś globalnego nieszczęścia. No i to jest taki, proszę Państwa, ekstremalny wskaźnik tego, co Polak potrafi, jak Polak potrafi się dostosować do każdych warunków. Ja aż tak bardzo oszołomiony nie jestem, chociaż szanuję tą postawę, no bo to jest takie, wiecie Państwo, no, dmuchanie na zimne. Zresztą, z czego tu się śmiać? Ja się trochę pod nosem uśmiałem. Ale jakby ktokolwiek Państwu 3 lata temu powiedział, że będą lasy pozamykane, no to co byście zrobili z takim osobnikiem? No zamknęlibyście go, związalibyście mu ręce od tyłu białym kitlem, kaftanem i zaprowadzili do odpowiedniej placówki. Także nie ma co się pod nosem uśmiechać. Być może kolega Jerzy tutaj wyznacza właściwe kierunki i przyjął jak najbardziej racjonalne, jak najbardziej naturalne, takie atawistyczne wręcz zachowanie, które pozwoli mu przetrwać. A jak on będzie się zajadał suchym prowadzeniem ze swoim bunkrze, to my będziemy głodni, chłodni prosić o szklankę piwa czy kromkę chleba. Tak czy inaczej, proszę Państwa, w wersji mniej ekstremalnej widzę to tak, że tak jak obchodziliśmy wszystkie idiotyczne przepisy, wszystkie idiotyczne nakazy i zakazy PRL-owskie, wojenne, okupacyjne, rozbiorowe, gdzie to wszystko odbywało się w podziemiu, tak i teraz, proszę Państwa, damy sobie radę i z tymi samochodami elektrycznymi, i z tymi robakami, i z wszelką inną zarazą, która jest tytułowana postępem, a tak naprawdę sprowadza nas głęboko, głęboko do czasów, kiedy człowiek dopiero uczył się krzesać ogień. Proszę Państwa, jak będą elektryki, to ja jestem więcej niż przekonany, że Polacy pójdą w kilku kierunkach. Albo będą rejestrować jakieś spalinowce,
No mamy tutaj po sąsiedzku nawet, no, na Białorusi, czy w Rosji ciągle radzieckiej. Albo będą przy tych elektrykach dość szybko jakieś urządzenia adaptacyjne typu bańka z czymkolwiek, z denaturą, jak się mówi u nas na wsi, z dopalaczem czy z innym nitro ekologicznym. I oczywiście nie do końca będzie to zgodne z przepisami, ale pojawią się odpowiednie firmy, odpowiedni fachowcy, odpowiedni spece, którzy to będą montować i pozwolą normalnie, w miarę normalnie przemieszczać się pojazdami, które są napędzane jak Pan Bóg przykazał, a nie na baterie jak telefony czy takie samochodziki dziecięce. No gorzej z tym żarciem, bo tu rzeczywiście trzeba by było chyba wrócić do czasów takich, no pierwotnych to może aż nie, no ale do czasów średniowiecza, nawiasem mówiąc, tylko ludzie, którzy mają niewielką wiedzę, kpiąc średniowiecza, to wbrew pozorom był okres rozwoju, rozkwitu, między innymi prawa miejskie powstawały, pierwsze uczelnie w tej chwili i tak dalej, no ale to już tak nawiasem mówiąc i trzeba będzie ruszyć na łowy, zasadzić się tam, nie wiem na co macie pod ręką, ja tu akurat w Borach Dolnośląskich mam do wyboru dziki i sarny, no trzeba by było tylko jakieś wewnętrzne, jak to nazwać, obrzydzenie to nie jest właściwe słowo, ale nic lepszego mi nie przychodzi do głowy, przełamać jakieś wewnętrzne opory, może tak, związane ze sprawianiem takiego zwierzęcia, no mówiąc obrazowo, trzeba wypluć fraki i zrobić porządek tam, szerszcz obdziabać, żeby to się nadawało na jakieś ognisko, no z ogniskiem też, jak wiecie Państwo, jest problem, bo to jest ognisko, to jest co? No to jest urządzenie, proszę Państwa, wysokoemisyjne, pozostawiające ślad węglowy. Zatem to też jakiś kamuflaż by trzeba było tutaj przeprowadzić, jakiś przetwornik, który by zamieniał ten dym, nie wiem, na parę albo nie wiem, jakieś znaczki kolorowe, siedmiokolorowe, czy coś w tym rodzaju, no wiecie Państwo, jakiś kamuflaż. No, ja oczywiście ironizuję, dystansuję się do tego całego szaleństwa, do tej całej głupoty nas otaczającej, ale proszę Państwa, no musicie przyznać, że akurat my, Polacy i tutaj w Polsce mamy niesamowite talenty do tego, aby obchodzić rozmaite idiotyczne przepisy i aby je łamać w taki sposób. No proszę Państwa, co tu dużo mówić. Ja już kiedyś podawałem taki przykład, że no te samochody, które jeździły po polskich drogach, teraz to już jest to naprawdę lepiej, to wygląda dużo lepiej. Ale to, co było na początku w latach 90., no to proszę Państwa, rzeczywiście były trumny jeżdżące, poskładane z trzech. No jakimś dziwnym rad sposobem to wszystko i kręcone po 300 tysięcy kilometrów na liczniku. Jakimś dziwnym rad sposobem to wszystko przechodziło przez te stacje diagnostyczne i tam nikt nie miał żadnych zastrzeżeń i to jeździło dalej i na giełdzie się to sprzedawało i to... No cuda się działy, proszę Państwa, chociaż przepisy były w tym zakresie jednoznaczne. Oczywiście teraz to wygląda troszeczkę inaczej, bo my mamy nadzorcę w postaci Wielkiego Brata, ale jestem dziwnie przekonany, że i te kretynizmy będą w Polsce obchodzone na różne sposoby. Ja tutaj podałem parę przykładów, proszę Państwa, ale to z całą pewnością wyspecjalizują się całe grupy, które będą podpowiadały, oczywiście za drobną opłatą, w jaki sposób, nie wiem, jeździć dieslem niemieckim 40 czy 50-letnim, tak żeby to było ekologiczne i zgodne z 50, 40, 50, 30, 50, łamane na 214 dyrektywą unijną. Proszę Państwa, to nie jest jakieś zaklinanie optymizmu na siłę, ale to odwoływanie się do takiego stwierdzenia, które nie do końca jest przeze mnie akceptowane, ale nic lepszego nie ma pod ręką, czyli do cechy narodowej Polaków,
którą jest właśnie ta niesamowita zdolność adaptacji w wszelkich odrealnionych warunkach. To jest nasza siła, to jest nasza potęga i to, proszę Państwa, zaowocuje. Także jak już, tak jak w czasach pomoru, nie wiedzieliście Państwo, czego się chwycić, jakiego zdziebełka nadziei, czy jakiego światełka wypatrzeć, jakie światełko w tunelu. No i wtedy była taka złota rada, że każda paranoja kiedyś się kończy i im więcej nas będzie, im większą kupę się złączymy, tym łatwiej będzie przez to przejść. No to tutaj jest, proszę Państwa, analogicznie. Jeśli macie czarne wizje, ja też mam takie od czasu do czasu, związane z tym, jaką przyszłość nam fundują rozmaici demiurdzy ideologiczni, no to zawsze pamiętajcie, proszę Państwa, że gena nie wydłubiesz, natury nie oszukasz. Polak jest Polakiem, a Polska Polską. To jest troszeczkę inny świat niż ten, który chcą nam, to jest całkowicie inny świat i inni ludzie niż to, co chcą nam urządzić. I w tym aspekcie akurat, proszę Państwa, w tym obszarze można takiego niekłamanego optymizmu trochę sobie naczerpać i tym optymizmem się napędzać, a nie jakimiś elektrowstrząsami. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Byliśmy swego czasu najweselszym barakiem w bloku komunistycznym. No, czas na to, żebyśmy byli najweselszym. Jestem przekonany, że będziemy najweselszym barakiem w Unii Europejskiej. No i cały czas jeszcze z tyłu głowy trzeba mieć to, co na co już było wielokrotnie zwracana uwaga. Mianowicie każde przegięcie pały, proszę Państwa, przepraszam za ordynarne stwierdzenie, każde przegięcie pały, finał ma taki, że następuje odbicie w całkowicie drugą stronę. Im więcej tych absurdów, tych idiotyzmów i to w tak krótkim czasie, bo tutaj nastąpiła intensyfikacja, zostanie ludziom wciśniętych do głów, no to tym większa będzie reakcja, tym większy będzie opór, sprzeciw, bo to wszystko, proszę Państwa, właśnie działa na poziomie ludzkiej natury i to jest zamach na ludzką naturę, a szczególnie, proszę Państwa, na Polskę i na Polaków, którzy mają taką, a nie inną naturę, która pozwoliła im przetrwać wieki w największym otoczeniu głupoty i barbarzyństwa, bo to zwykle było ze sobą łączone. Także przejdziemy i przez ten etap. Na pewno przejdziemy to zupełnie inaczej niż wszystkie inne narody. Co do tego nie mam, proszę Państwa, najmniejszej wątpliwości. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.